Dzień dobry Państwu. Ok, słychać. Jest godzina 9:15 po jakoś, tak? Ja będę mówił o cyfrach, więc ja nie wiem, czy to jest super sytuacja, ale jest kawa i kanapki, także jakby ktoś bardzo cierpiał z tego powodu, to jest inne wyjście. Ja się nazywam Marcin Tyborowski i reprezentuję IDG. W IDG odpowiadam za programy generowania leadów oraz programy content marketingowe. My mamy te dwa sektory działań połączone i to też wynika z praktyki naszego działania. I też będzie miało, myślę, wpływ na komentarze, jakie będę udzielał do tego badania. Badanie żeśmy przeprowadzili na początku tego roku. Chcemy je kontynuować, także będzie możliwość porównania ich wyników, jego wyników. Przeprowadziliśmy je, to badanie w marcu. Zaprezentowane zostało w kwietniu tego roku. Grupa była mniejsza niż to badanie, o którym pani Karolina wspominała. Przebadaliśmy 107 respondentów. Było wykonywane za pomocą ankiety internetowej. Jak widać, rozkład, jeżeli chodzi o wielkość, jest taki, że taką dużą przewagę mają firmy małe, tak, 11-50 osób zatrudnionych. Natomiast fajne, tak, jest to, że większość osób, które odpowiadało, brało udział w tej ankiecie, to są osoby bezpośrednio związane z marketingiem, czyli marketing menadżerowie i specjaliści do spraw marketingu. Z racji naszego zainteresowania i działania na rynku firm technologicznych, firm informatycznych, no prawie połowa tych firm to właśnie są takie firmy. Natomiast były też reprezentowane firmy z innych sektorów. Podstawowe pytanie, jakie, ja przepraszam, bo nie pamiętam tego na pamięć, więc będę tak się trochę posiłkował tym, co tam jest napisane. Jak widać, znaczy pierwsze podstawowe pytanie, które żeśmy zadali, to oczywiście to, czy firmy realizują działania content marketingowe. I drugie, może nawet ważniejsze pytanie tutaj w tym zaszyte, to czy firma, realizując te działania, posiada strategię content marketingu. I może dwa zdania odnośnie tej strategii, bo jak widać 25% firm tylko ma dedykowaną strategię. Szef content marketingu w Stanach Zjednoczonych w IDG, John Gallant, w takim wywiadzie powiedział, że jakby uznał, że bardzo ważną rzeczą jest rozróżnienie działań stricte marketingowych właśnie od marketingu treści. Z mojego doświadczenia wynika, że większość w tej chwili działań marketingowych jest rozliczana stricte sprzedażowo, tak? Czyli efektem są leady, wręcz efektem jest wygenerowana sprzedaż z poszczególnych działań. W tej chwili możliwości śledzenia ruchu, śledzenia efektów, programatik, tak? Inne tego rodzaju narzędzia pozwalają stwierdzić, tak, jak kampania wpłynęła na sprzedaż. On natomiast mówi, żeby marketing treści traktować jako tą fazę działań, które mają przede wszystkim generować relacje z klientem, czyli rozdzielenie tych dwóch strategii i stawianie innych celów przed marketingiem treści, czyli nawiązanie relacji, budowa wizerunku, to co kiedyś było jednym z głównych celów marketingu. Także przyroda nie zna próżni, znaleziono miejsce i narzędzia do tego, żeby te stare cele również realizować. Kolejną ważną rzeczą w związku z tym będzie również wpływ posiadania tej strategii na ocenę na przykład skuteczności. Jakie cele są stawiane przez polskie firmy, tak, przed działaniami content marketingowymi. Jak widać, głównym celem wciąż jest generowanie sprzedaży. Bo to jest oczywiście, każdy z respondentów mógł udzielić wielokrotnej odpowiedzi na to pytanie, ale możemy przyjąć, że ponad połowa firm jako ten cel stawia sprzedaż i to w różnych
w różnych formach, tak, bo i 54% odpowiedziało, że zwiększenie sprzedaży, a 43% to generowanie leadów. Jak oceniana jest skuteczność content marketingu? 66% marketingowców uznaje, że jest to działanie skuteczne. Natomiast ciekawe jest właśnie to rozbicie pomiędzy tymi firmami, które mają strategię i nie. Jak widać, zdecydowanie większy entuzjazm do tych działań mają te firmy, które strategię posiadają. Oczywiście tutaj są dwie przyczyny. Pierwsza no to taka, że jeżeli ktoś jest przekonany do danego działania, no to siada i pisze strategię, tak? No więc jakby tutaj ten efekt, znaczy odwrotny skutek, ale też myślę, że można przyjąć, że duża część z osób, które mają strategię i odpowiadały, że oceniają te działania pozytywnie, no wynika to z tego, że po prostu ich działania były przemyślane, a przede wszystkim miały ustalone cele, czyli wiedziano, jak te działania mierzyć. Ocena nie wynikała z czyjegoś widzimisię, tylko po prostu z tego, czy cele zostały osiągnięte, czy nie. Czy cele były właściwie postawione, no to już jest inna kwestia. 71% firm przynajmniej raz w miesiącu publikuje różnego rodzaju treści. Także duży odsetek działa w tym zakresie. Tutaj dużą rolę, co potem będzie też widać na wynikach badania odgrywają media społecznościowe, jako content marketing traktowane jest publikowanie wpisów na Facebooku, nie wiem, informacji zapewne o różnego rodzaju eventach, wydarzeniach. To oczywiście też jest content marketing w takiej podstawowej formie. No właśnie, to jest to, co przed chwilą powiedziałem, czyli jakie są najczęściej wykorzystywane narzędzia. Ja mam pewien rozdźwięk taki pomiędzy praktyką, moim doświadczeniem, a tym, co tutaj widać. To jeszcze takie jedno zdanie na marginesie wyjaśnienia. My tutaj pytaliśmy firm, które działają w obszarze B2B. Więc to są badania, które dotyczą przede wszystkim tego rodzaju relacji. Jako najczęściej wykorzystywane narzędzie wskazywane są właśnie social media. Moim zdaniem to tak pod taką dyskusję w Polsce jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że social media nie są wykorzystywane w sposób, nie wiem, tak opcjonalny, znaczy w sposób najlepszy do tego, żeby promować treści. Społeczności na portalach jakby jeszcze się nie wytworzyły. Mówię tutaj przede wszystkim przez pryzmat społeczności technologicznej. Trudno, jest kilka miejsc, ale jest ich niewiele, gdzie rzeczywiście grupy specjalistów, fachowców w danej dziedzinie zebrały się wokół jakichś określonych profili. Także to jest coś, co jest jeszcze przed nami. W Stanach Zjednoczonych te działania są zdecydowanie bardziej intensywne. Tam wiele kampanii w głównej mierze opiera się właśnie o społeczności, o zaawansowane blogi, no ale ten rynek jest, ma te przysłowiowe 7 lat przewagi nad nami, jeżeli chodzi o marketing i tam rzeczywiście zarówno narzędzia, które są wykorzystywane do śledzenia ruchu, jak i przede wszystkim ta aktywność i po stronie dostawców treści, jak i przede wszystkim po stronie odbiorców jest zdecydowanie większa. No ten slajd też pokazuje mnogość narzędzi, które można stosować. Była mowa wcześniej, pani Karolina mówiła o e-seminariach, o webinarach. Znowu z naszego punktu widzenia jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby gromadzić społeczność, żeby gromadzić uczestników. Sama forma webinaru moim zdaniem doskonale targetuje użytkowników, tak? Można poprzez odpowiednią zapowiedź treści, odpowiednie przygotowanie treści prezentacji dotrzeć rzeczywiście do tych osób, które są zainteresowane danym tematem. W dużej mierze
odsuwamy tych, którymi nie jesteśmy zainteresowani. W przypadku webinarów jest też ten ważny element, jak możliwość dotarcia do bazy użytkowników. Większość webinarów jest poprzedzona rejestracją, więc jest to również świetne narzędzie do generowania leadów. Oczywiście artykuły w różnego rodzaju portalach społecznościowych, artykuły merytoryczne są bardzo często stosowane, również przez naszych partnerów, przez naszych klientów. Często te treści są gromadzone w takim microsite, one-pagery, różnie to się nazywa. Jest to takie miejsce, gdzie można treści z danej dziedziny czy od danego dostawcy, można się zapoznać z tymi treściami. Ciekawym narzędziem, które zaczęliśmy my stosować w ostatnim czasie, są badania marketingowe. Jest to bardzo, bardzo taki elastyczny sposób, po pierwsze dotarcia do grup docelowych, a po drugie uzyskania wielu od nich informacji, a potem wyjście na rynek z ciekawym podsumowaniem, z ciekawym raportem z badania. To się w naszym przypadku cieszy bardzo dużą, takie narzędzia, bardzo dużą popularnością oraz no, mamy bardzo dobre opinie zwrotne od naszych partnerów, jeżeli chodzi o skuteczność tego rodzaju narzędzi. Jakie są główne przeszkody w realizowaniu działań? No to takie pytanie, Polacy mogą sobie ponarzekać, więc dużo odpowiedzi, ale ciekawym jest to, że jednym z głównych, i tutaj to zaznaczyłem na żółto, jednym z głównych takich przeszkód jest kwestia ludzi i kwestia czasu. Specjalista musi mieć czas, żeby napisać artykuł. I znowuż takie moje doświadczenie, że w przypadku tych różnego rodzaju projektów, gdy rozmawiamy z klientem, rozmawiamy również o pieniądzach, no i w pewnym momencie pojawia się pytanie, kto ma przygotować treści i odpowiedź jest taka, no to my sami napiszemy, tak, mamy tam inżynierów jakichś albo product managerów i oni to napiszą. Ja zawsze dopytuję, tak, czy jakby jest ta gwarancja, że rzeczywiście te osoby znajdą czas na to, żeby podzielić się swoją wiedzą, bo wiedzę mają, umiejętności zapewne też, natomiast zazwyczaj jest mnóstwo innych ważniejszych rzeczy, które generują bezpośrednio pieniądze, niż to, żeby usiąść i napisać artykuł, czy napisać jakiegoś white papera, więc to rzeczywiście jest problem. I taki, którego należy zdawać sobie sprawę i można go ominąć, czy poprzez no, zamawianie treści u dostawców zewnętrznych, czy też po prostu inne ustawianie priorytetów. No i kolejna ważna rzecz to jest sposób czy możliwość mierzenia efektywności działań. Moim zdaniem to należy zacząć od tego, jak są zdefiniowane te cele, tak? Czy są zdefiniowane właściwie, czy są odpowiednie narzędzia stosowane do tego, żeby te cele mierzyć. Nie wszyscy, znaczy jest oczywiście Analytics i z tego korzysta bardzo dużo osób, natomiast to nie do końca, nie daje pełnej możliwości do tego, żeby ocenić skuteczność naszych działań. Jako te cele, które są stawiane przed kampaniami, jak widać, jako główny cel stawiane jest efektywne dotarcie do użytkowników, a dopiero w drugiej kolejności jakby sama forma, tak? Czyli dobranie treści, czyli nie wiem, forma różnego rodzaju elementów, które przekierowują call to action, czy optymalizacja w wyszukiwarkach tych treści. O, to nie tak. No i jakie są najczęściej stosowane wskaźniki efektywności?
jak widać, tutaj znowu się pojawiają pojawia się kwestia przełożenia na sprzedaż, czyli liczba i jakość lidów. Tak jak powiedziałem, mam z tym do czynienia na co dzień. Niewiele jest kampanii, których celem jest po prostu komunikacja i budowanie tej relacji. W większości kampanii treść jest elementem do tego, żeby przełożyć to potem na bazę prospektów, na bazę leadów. Również bardzo często się zdarza, szczególnie w przypadku tych firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę z marketingiem treści, z generowaniem leadów, że są zbyt wysokie oczekiwania w stosunku do wygenerowanej bazy. Nie wiem, baza pobrań, czyli takich leadów, które często się nazywa leadami kwalifikowanymi marketingowo, oczekuje się w stosunku do takiej bazy, że po przekazaniu jej handlowcom oni umawią, nie wiem, 50% spotkań, a potem będzie 10% sprzedaży z tego. Zapominają, że jest to dopiero pierwszy krok do tego, żeby zrobić sprzedaż. Takie leady należy poddać dalszej kwalifikacji. Do tego jest telemarketing, do tego są inne narzędzia, które pozwalają dopiero rzeczywiście wskazać z tej grupy te leady, które mają już tą wartość handlową. Jest tam po prostu potencjał. Jako inne wskaźniki to jest oczywiście ruch na stronie, pobrania materiałów, no ale to te pobrania zazwyczaj też są związane właśnie z leadami. Również jeżeli chodzi o organizacje w firmach, organizacje tego procesu realizacji kampanii content marketingowych, to jest bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o to, jakie komórki w danej firmie odpowiadają za ich realizację. A proszę pamiętać, że w większości są to firmy z tego samego sektora, z sektora IT, więc jeżeli by wziąć pod uwagę zapewne inne działy, inne branże, no to ten rozdźwięk może być jeszcze większy. Znowu z mojego doświadczenia zazwyczaj treści produkują czy inżynierowie, czy product managerowie danych odpowiedzialni za dane zagadnienia. Tu też trzeba pamiętać o tym, że podejście inżyniera, który opisze technologię, który opisze nawet case z wdrożenia, to jest wartościowe i dobre na kolejnych etapach relacji z użytkownikami. Że dobrze jest, jeżeli te pierwsze materiały do pierwszego kontaktu są przygotowywane przez osoby z takim większym nastawieniem marketingowym, żeby te pierwsze materiały dotyczyły korzyści, jakie przynosi dane rozwiązanie, czyli jakby budowały znajomość danego zagadnienia i jakby korzyści z tym związane. Również zapytaliśmy o to, jak dużo materiałów przygotowywanych jest na zewnątrz. Widać, że wiele firm, 1/4 firm działa na własną rękę i nie korzysta z żadnego rodzaju pomocy. Na szczęście z mojego punktu widzenia pozostaje te 3/4, które szuka wsparcia. Kończy mi się czas, a tutaj taki bardzo ciekawy i ważny slajd dotyczący właśnie social mediów. Facebook króluje wciąż, ale wydaje mi się, że tutaj jakby tą statystykę podbijają proste posty dotyczące właśnie, nie wiem, promocji, na przykład eventów i po prostu zasięg grup społecznościowych, tak? Każdy z nas ma tam ileś osób znajomych na Facebooku i to też jest takie miejsce, gdzie najwięcej osób możemy złapać. No, zapytaliśmy również o budżety, nie pytaliśmy o ich wysokość, natomiast widać,
że tutaj szczególnie ciekawy jest ten podpis na dole, że 60% firm, które posiadają strategię content marketingową, planuje podnieść ten budżet. Także wydaje się, że przyszłość przed tą dziedziną marketingu jest różowa. Ja zawsze się odnoszę też do tego, że od kiedy Lidl i różne inne sieci dyskontów reklamują się za pomocą content marketingu, to znaczy, że można. Ta prezentacja oraz opis całego badania jest dostępna na stronie Lead Factory w takiej zakładce baza wiedzy, w adresie jest po ukośniku news. Zapraszam do lektury, tam jest również dużo innych materiałów, również na temat webinarów. Kontakt do mnie zapraszam mailowy lub tutaj osobiście, jeszcze przez jakiś czas będę, także z przyjemnością porozmawiam z Państwem. Przekroczyłem, zdaje się, czas o minutę z hakiem. Życzę dalszego miłego ciągu. Dziękuję.